Przeżyjmy to jeszcze raz. Najwięcej bramek strzelonych, 33. Najmniej bramek straconych, 11. Lider klasyfikacji Fair Play. Harnaś roku 2010 dla trenera Roberta Kasperczyka. Dzień dobry albo dobry wieczór, witam Państwa. Nazywam się Tomasz Sowa, a ze mną czterech byłych prezesów Towarzystwa Sportowego Podbeskidzie. Pan Jerzy Wolas, pan Marian Antonik, dobry. Pan Wojciech Borecki oraz pan Janusz Okrzesik. Dowiedziałem się, że panowie w takim gronie spotykają się pierwszy raz. Znają się prywatnie, ale w takim gronie spotykają się pierwszy raz. Razem Podbeskidzie było zarządzane przez całą czwórkę przez 16 lat i połączyło panów. To jest kawał historii pewnie waszego życia i gdybym miał zapytać o to, co, jakie emocje wywołuje teraz ten klub w was, to o czym byście powiedzieli, panie Jurku? No jesteśmy dzisiaj rozgoryczeni, bo drużyna, którą budowaliśmy przez lata, jest no, blisko spadku. Jeżeli w tym klubie nic się nie zmieni na wiosnę i nie zacznie drużyna punktować, no to grozi nam druga liga. Nie chcemy do tego dopuścić, ale no, wszystko zależy od tego, jak będzie zarządzany klub i jak będą grali piłkarze. Mhm. A pan, panie Marianie? Jurek powiedział, że grozi nam druga liga, a ja patrząc na to, co się dzieje w Podbeskidziu, jak to wygląda, jakie są dokonywane zmiany i jak widać, jak funkcjonuje klub, to myślę sobie, że nie chodzi o spadek wcale, tylko chodzi o to, czy ten klub będzie dalej istniał, czy nie. Po to się między innymi spotkaliśmy my i o tym rozmawiamy, bo to jest być może zaprzepaszczenie wielu historii, które się działy w tym klubie i na tym stadionie, między innymi. I to jest tak naprawdę najważniejszy problem, który ja widzę. Nie tylko spadek do drugiej ligi. Panie Wojtku? No, sentyment wielki pozostał. Co prawda nie było mnie przez 10 lat w Bielsku Białej, mieszkałem na Podlasiu, ale cały czas śledziłem losy Podbeskidzia, interesowałem się tym i nie ukrywam, że mój powrót tutaj do Bielska był związany po trosze z próbą wejścia do klubu, z próbą zainteresowania się tymi sprawami, które się w klubie Podbeskidzia dzieją. No i bardzo ubolewam na obecną sytuację. Także ja tutaj również z Marianem zgadzam się co do jednego, że jeśli będzie spadek z drugiej ligi, to podejrzewam, że zagrożone jest bardzo poważnie funkcjonowanie klubu. Panie Januszu? Jeśli pan pyta o moje emocje, no to Podbeskidzie to jest taka trudna miłość, która przynosi bardzo wiele, kiedyś przynosiła wiele radości, teraz przynosi wiele takiej smutku, bólu, jak na to patrzę, co się dzieje. No ale może tym, jakby, tym się odróżnię od rozmówców, że ja cały czas szukam jednak szansy wyjścia naprzód, patrzenia, co tutaj da się jeszcze uratować i z tej obecnej sytuacji jak wybrnąć, ponieważ no panowie, Podbeskidzie bywało już w trudnych sytuacjach. Każdy z nas tego doświadczał, tak? Takich sytuacji kryzysowych. Jeżeli uda się to przejść, no to myślę, że klub będzie wzmocniony. No to opowiedzmy o tej obecnej sytuacji, ale z punktu widzenia stricte sportowego. Mamy w Bielsku Białej Podbeskidzie 17, czyli przedostatnie miejsce w tabeli, które jest jednoznaczne na dzisiaj ze spadkiem. Na to się składają 3 zwycięstwa, aż 7 remisów, 8 porażek. Ostatni raz w drugiej lidze, a de facto na trzecim poziomie rozgrywkowym Podbeskidzie grało w 2002 roku, czyli 21 lat temu.
Pytanie, gdzie popełniono te błędy stricte sportowe, piłkarskie? Panów zdanie, może zacznie pan Marian. To wrócę jeszcze do tego, że ostatni raz grał na tym poziomie wtedy pod Beskidzie, bo wtedy awansowało praktycznie z roku na rok i to był ten rok, kiedy awansowaliśmy o kolejny krok wyżej i wtedy do drugiej ligi, więc no, ta sytuacja o tyle jest nieporównywalna, że wtedy szliśmy do przodu, a teraz idziemy do tyłu. Ale teraz jakby popatrzeć na sam zespół i na możliwości, no to powiedzmy sobie tak, że tak z punktu widzenia sportowego to wszystko jest w rękach klubu i w rękach zespołu. To nie... Patrząc nawet tak obiektywnie, mimo tych punktów, to z pewnością nie jest zespół na spadek. I tu wszystko jeszcze można zrobić, tylko to musi funkcjonować jakiś organizm. Jeżeli to będzie dalej tak funkcjonowało, jak to widać z boku, bo przecież nie jesteśmy w środku, nie mamy tam wejścia, to może być kłopot. Panie Wojciechu? No rzeczywiście, no sytuacja jest trudna, no niemniej jednak nie beznadziejna. To ja mi się wydaje, gdybym porównał ten 2012 rok, kiedy graliśmy w Ekstraklasie i kiedy byliśmy na ostatnim miejscu i mieliśmy 9 punktów straty do bezpiecznego miejsca przed drugą rundą i udało nam się utrzymać w tej Ekstraklasie. Ja myślę, że to nieporównywalnie trudniejsze zadanie było. Niemniej jednak obecna sytuacja no jest bardzo zła. Co prawda druga runda przed nami, pozostało 16 spotkań do rozegrania, to jest 48 punktów do zdobycia. Ja myślę, że gdzieś w sytuacji wygrania 7-8 spotkań, to spokojnie ta ilość zdobytych punktów dałaby pod Beskidziu utrzymanie, no ale nie wiem, gdzie jest przyczyna tego, co się teraz dzieje, bo rzeczywiście tutaj zgadzam się z przedmówcą, że rzeczywiście to nie jest drużyna do spadku, bo przecież obserwowałem większość spotkań. I na wyjeździe, na wyjazdach i w meczach, które były w Bielsku, to nie jest drużyna do spadku. Źle funkcjonuje jakiś twór, jakiś organizm nazywany chyba klubem. No tu się dopatruje jakiegoś problemu. Pewnie można by analizować zmiany trenerów, zmiany zawodników, przeskok, nagle 16 zawodników po ostatnim sezonie nowych znalazło się w Podbeskidziu. Tak nie powinno to wszystko funkcjonować. Panie Januszu? Ja powiem trochę inaczej. Mianowicie uważam, że zawodników mamy na pierwszą ligę, ale drużyna to mi wygląda na drużynę do spadku. To znaczy z tych zawodników nie udało się stworzyć drużyny. I widać, że oni potrafią grać, widać, że kiedy coś się tam zazębia, tak, to całkiem dobrze to wygląda. Natomiast wystarczy jeden cios, tak? Utrata bramki gdzieś tam pod koniec pierwszej połowy i ta drużyna się mentalnie rozpada. Wydaje mi się, że niestety mamy drużynę, jeśli pyta pan o błędy, które zostały popełnione, drużynę bez lidera. Mhm. Bez lidera i sportowego, i takiego mentalnego, który potrafiłby podnieść w trudnym momencie drużynę. I to jest chyba główny problem tej grupy ludzi. Tak? Bo jak sądzę, są tam cały czas zawodnicy, którzy potrafią grać w piłkę. A jeszcze doprecyzuję, czy to, że w klubie jest tych wychowanków troszeczkę mniej niż kilka lat temu, to może być przyczyna tego, że nie można wykreować tego jednego, nawet kilku liderów? No myślę, że z młodych zawodników, którzy by wchodzili tak, jako wychowankowie do drużyny, to raczej trudno oczekiwać od nich, żeby byli liderami. Tak? Ja ubolewam, że jest za mało tych wychowanków i młodych. Sądzę, to zresztą Jurek Wolas lepiej będzie wiedział, że są tacy, którzy mogliby tutaj grać. Natomiast nie szukałbym wśród nich akurat liderów. Tak? A pan, panie Jerzy, gdzie upatruje tych błędów stricte sportowych, przez które Podbeskidzie znalazło się na tym przedostatnim miejscu w tabeli? Powiem tak, że gdyby grały budżety, to jesteśmy w pierwszej trójce, jeżeli te medialne doniesienia są prawdziwe. Natomiast ja pamiętam, jak ta drużyna była budowana. Jak ja przyszedłem, to odchodził trener Tochel. Jego słowa były: z tej drużyny się już więcej nie wyciągnie. Przyszedł z czwartej ligi Brosz z Koszarawy, przyszedł z nim Szmatiuk, przyszedł Rafał Jarosz, przyszło dwóch Słowaków, Matus i Dancik, i ze spadającego zdegradowane Polko, wicerz Mudziński. To było wszystko.
I on z tej drużyny stworzył taką kapelę, która gdyby nie minus 6 karne, bylibyśmy w lidze wtedy. Byliśmy na awansie, czyli da się tylko że on pracował 3 lata później, trener. U nas jest tyle zmian trenerów, tyle zmian kadrowych, to się nie da ogarnąć. Nawet przy większym budżecie, a wtedy był deficyt budżetowy, jak ja przychodziłem, no bardzo duży, pamięta najlepiej Janusz Okrzesik, bo był w grupie, która ratowała ten klub wtedy. Dzisiaj nie wiem, jak jest z tymi finansami, no nie bardzo podobno, no ale środki, jakie są przeznaczone, są nieadekwatne do tego, co drużyna pokazuje. Chyba Johan Cruyff kiedyś powiedział, pokaż mi worek z pieniędzmi, który strzeli bramkę. Tak, nawiązując do pana wypowiedzi, a jakie są aspekty pozasportowe, które mogły wpłynąć na aktualną sytuację sportową? Ja może jeszcze tak? Napomknę tylko tej sytuacji sportowej, no bo śledzę to już od dłuższego czasu, bo w zasadzie mecze poprzedniej rundy również oglądałem, no i Podbeskidzie miało drużynę, która spokojnie, z powodzeniem mogłaby walczyć tą strefę barażową. No tak się jednak nie stało, zabrakło chyba tylko 2 punktów, ale potem strategia klubu no, była niezrozumiała. Ja nie wiedziałem, o co chodzi, bo wymiana 16 zawodników, z tego jeszcze sprzedaż jedynego wychowanka bodajże z tej drużyny do sąsiada z Zamiedzy, do drużyny Tychów, no była jakimś wielkim nieporozumieniem. No wiadomo, rzeczą jest, że od strony sportowej wymiana takiej ilości zawodników nie będzie gwarantowała sukcesu, nie będzie gwarantowała postępu. Była to nowa armia zaciężna, gdzie pozbyto się najlepszych zawodników. Także od strony sportowej moim zdaniem to był wielki błąd, a strategia ta, która miała funkcjonować, dla mnie jest niezrozumiała. Ale czy teraz na te decyzje sportowe nie miał wpływu jakieś czynniki pozasportowe, tudzież była mowa o oszczędnościach, tak? No na pewno tak, na pewno, ale no budżet z tego co wiemy, to był jeden z najwyższych budżetów wśród pierwszoligowych drużyn. No, umówmy się, nie o wszystkim decyduje w tym klubie prezes. Ja tutaj bym nie winił tylko prezesa za to, co się stało. Jest rada nadzorcza, właścicielem głównym jest Miasto Bielsko-Biała. No tam zapadają wiążące dyskusje. Mam doświadczenie, bo przecież również pracowałem w takiej strukturze, gdzie miasto decydowało o wielu rzeczach i to nie wszystko od prezesa zależy. Owszem, są trenerzy, którym bardzo zależy i nie wiem, nieokreśloną ilość zawodników potrafią, czy wyrażają chęć ściągnięcia do klubu, ale to wszystko trzeba weryfikować. No, dla mnie taką instancją, moim zdaniem najważniejszą, a która nie zdała tutaj egzaminu, to jest Rada Nadzorcza. Bo Rada Nadzorcza akceptuje wszystkie transfery, wszystkie, nie wiem, wydatki i tak dalej. To na pewno bez ich udziału to się nie odbywało. Także tu moja, jak gdyby, też osłona trochę działalności tu prezesa Kłysa, bo nie od niego to wszystko zależało. Panie Januszu, a pan? Kwestie pozasportowe? Myślę, że pan Wojciech powiedział o najważniejszej rzeczy. To znaczy, ja mam wrażenie, że ten klub cierpi przede wszystkim na poziomie właścicielskim. Od pewnego czasu mamy 2 właścicieli, z których jeden główny się mało interesuje i niewiele wie, jak się okazuje z wywiadu pana prezydenta w Radio Bielsko, a drugi chce się pozbyć akcji i chce odejść z klubu. I ten klub, myślę, że wydaje się trochę taki osierocony od pewnego czasu, to znaczy nikomu tak naprawdę chyba nie zależało na tym, żeby tam było wszystko poukładane. Przy takiej strukturze właścicielskiej wiadomo, że najważniejsze decyzje finansowe i personalne zależą od właścicieli, a w tym wypadku od gminy Bielsko-Biała, a nie od prezesa. A myśmy pracowali, tu mówię do Julka Wolasa, w zupełnie innej sytuacji, tak? To znaczy w sytuacji, w której prezes klubu rzeczywiście odpowiadał, podejmował najważniejsze decyzje myśmy odpowiadali przed stowarzyszeniem, które prowadziło klub, tak? Potem dopiero po awansie do ekstraklasy stworzyliśmy spółkę akcyjną, ale to była też spółka akcyjna, w której miasto miało mieć tylko częściowy, taki symboliczny udział, tak? Taki, żeby zagwarantować pewną stabilność. Natomiast później potoczyło się to tak, że stowarzyszenie zostało kompletnie
z klubu wyrzucone. Miasto przejęło w zasadzie pełną odpowiedzialność i to nie jest najlepsze rozwiązanie, to widać teraz po latach, ale dopóki jeszcze to było tak, że w mieście był dobry klimat, dobra atmosfera i byli ludzie, którym zależało na powodzeniu tego przedsięwzięcia, to jakoś się to toczyło. Natomiast od pewnego czasu mam wrażenie, że to jest klub osierocony i to jest być może najważniejsza przyczyna tych pozostałych kłopotów, bo cała reszta to są raczej efekty niż skutki. Moim zdaniem tak. Miasto nie ma ambicji sportowych i bez względu na to, w jakiej lidze rozgrywkowej gramy, to nie jest istotne. To są mocne słowa, ale ja tak uważam, że to główna jest przyczyna tego. A pan, panie Jerzy, te aspekty poza sportowe, które decydują? Jak Janusz wspomniał, ja byłem prezesem niezależnym całkowicie. Decydowałem o wszystkich transferach. Brałem odpowiedzialność z trenerem Broszem za wszystkie transfery. Sprzedawałem zawodników Sacha do Krakowi, do Lecha, Chrapek. Sam prezydent się dowiedział po czasie. Nie zarzucał mi nic, ale wiedział, że ja pilnuję tych pieniędzy, pilnowałem tego całego interesu. Ale musi być tak, że musi być zaufanie ze strony miasta, ze strony właściciela i pomoc. Pomoc była, zaufanie było, więc to się jakoś się kręciło. Jeżeli teraz miasto raz za czas, no często, bo ten budżet jest wysoki, daje pieniądze i Rada Nadzorcza nie umie tego kontrolować, przecież ten budżet trzeba pilnować, trzeba wiedzieć, ile można wydać. Nie można wydawać więcej, niż się zarabia, prawda? No tak. No a wychodzi na to, że Rada Nadzorcza, nie znam składu Rady Nadzorczej, nie zna się na piłce, nie zna się na prowadzeniu biznesu, no i nie zna się na interesach chyba, bo no musi się to spinać. To się nie spina w tym klubie. Panie Marianie? Ja pracowałem w zupełnie innym czasie z klubem, ale mogę powiedzieć jedno. W piłce osiąga się wyniki, kiedy zespół to nie jest tylko tych 11 gości czy 15, którzy są na ławce, trener plus masażysta, ale zespół to jest całość, to jest cały klub. W tym czasie, kiedy my robiliśmy awanse, nawet nie chcę mówić, jakimi pieniędzmi dysponowaliśmy, bo to w ogóle tego się nawet nie da porównać w żadnej skali. Ale my stanowiliśmy zespół. Wszyscy, również właściciele czy sponsorzy, którzy stanowili też taką grupę. My jeździliśmy wspólnie na mecze. Spędzaliśmy godziny dyskusji z trenerem, jak było źle, albo jak widzieliśmy, że nie ma zaangażowania zawodników, to wielokrotnie zdarzało się tak, że do szatni wpadał nie tylko trener, który miał wystarczająco duże ekspresje, jak znamy Wojtka, ale tak samo i mnie się to zdarzało. Po prostu my wiedzieliśmy, że naszym celem jest granie o coś. Granie o coś oznacza, i tu jest prawda, że nie wystarczy worek pieniędzy, niczego nie załatwia. Powiedziałbym złośliwie i z przekonaniem, ale powiem to. Klub sportowy to nie jest firma deweloperska. My nie oddajemy mieszkań. My gramy o coś. Gramy o ambicje, o emocje, o wynik. Jak tego nie ma, no to nie ma klubu. I dla mnie informacje, które do mnie docierają, że gdzieś tam ktoś na placu ratuszowym w ratuszu przegląda statystyki, decyduje, którego zawodnika kupujemy, a którego nie. Sorry, ale to jest jakiś kabaret chyba, no bo na jakiej podstawie to działa? To co? To w tym momencie by wyglądało na to, że decyzje o tym, jak ten klub wygląda, jak gra, jak funkcjonuje, podejmują ludzie, którzy tak naprawdę emocjonalnie z tym klubem nie są związani. Nie wyobrażam sobie tego, a tak się stało ostatnio, że ktoś zostaje prezesem klubu i nie jedzie na pierwszy mecz z klubem. Szczerze mówiąc, nawet nie wie, o co kaman w tym klubie. Ale nie jedzie w ogóle z tym zespołem, nie poznaje ich, nie widzi. No to przepraszam bardzo, to jaka tu jest atmosfera? To zawodnicy mają chcieć grać, trener ma pracować, sztab ma coś robić. No przecież w tym klubie musi być chęć grania, ale też ludzie muszą wiedzieć po co. Ja jestem przekonany, że dzisiaj tam problem jest taki, że oni tak naprawdę nie wiedzą po co. O co chodzi w ogóle? Czy gdzie my chcemy grać? Z kim grać? Po co? Dlaczego? To jest zasadniczy problem, bo drużyna, tak jak mówiliśmy wcześniej, z tej drużyny da się wycisnąć mnóstwo. Z tych zawodników też. Pewnie nie wszystkich, ale z większości tak. Więc to jest pozasportowy aspekt, który w tym momencie jest chyba najważniejszy. Mhm.
Tak, no wszyscy chyba pracowaliśmy w takich warunkach. Dzisiaj jest funkcja dyrektora sportowego, skautów, prawda, którzy pomagają w tych stricte sportowych sprawach. My chyba wszyscy tu pracowaliśmy. Nie było takiej funkcji dyrektora sportowego. Owszem, ja tak ze swego doświadczenia mogę tyle tylko powiedzieć, że no miałem kompetentną osobę, świętej pamięci prezydent Jacek Krywul. No, jego musiałem przekonywać do transferów, na których nam zależało. Oczywiście oczekiwania trenerów były zupełnie inne, ale mierząc siły na zamiary, wiedząc jakimi środkami się dysponuje, no to trzeba było trudne czasami decyzje podejmować. Nie było kominów płacowych, była jakaś taka zasada, która obowiązywała. Więc no, obecnej sytuacji tutaj naprawdę dziwię się i przy takim budżecie i przy takiej formie organizacyjnej rozbudowanej trudno inne słowa niż tylko to, że wina uważam jest tutaj pozasportowa w osobach tutaj w sprawach właścicielskich. Tak, ale z drugiej strony dzisiaj sobie troszeczkę przeczytałem komentarzy kibicowskich, też się kontaktowałem z niektórymi znajomymi, którzy są kibicami i gdzieś tam są bardziej zaangażowani niż ja w sprawy kibicowskie. I z jednej strony dominuje narracja, że przychodzi nowy prezes i on tak naprawdę przychodzi sprzątać po poprzedniku. Nawet słyszałem, że trzeba tą stajnię Augiasza w końcu wysprzątać i powiedzmy zacząć wszystko od nowa, a z drugiej strony jest narracja taka, że to jest tak naprawdę początek końca, że to jest likwidacja tego klubu i jakieś tam celowe działanie i zrzucanie go nawet może o kilka szczebli rozgrywkowych niżej. Panie Jurku, co pan o tym? Redukcja na pewno, o tym rozmawialiśmy już niejednokrotnie, że jak się wydaje więcej niż się ma, no to trzeba gdzieś szukać oszczędności. Natomiast boję się, że to jest początek końca, że osoba, która przyszła i nie zna się kompletnie na piłce, jeżeli ja słyszę dzisiaj, że doradcę potrzebuje, ten nowy prezes potrzebuje doradcę sportowego, no bo Kosowski nie będzie kim innym, tylko doradcą sportowym prawdopodobnie, bo organizacyjnym nie. On był po tej drugiej stronie całe życie, kiedy brał pieniądze, prawda, z klubu. Więc on dzisiaj, nie wiem, czy ma pomóc budować budżet temu prezesowi, czy tylko doradzać sportowo. Natomiast boję się, że to jest początek końca i tyle. A panie Marianie? Ja powiem tak, że mnie dziwi przede wszystkim fakt, że żyjemy w jakiejś bańce niedomówień i jakieś tajemniczy rozmów z inwestorami, tajemnicze powołanie prezesa, który się nagle pojawia, nie wiadomo dlaczego, kiedy, miesiąc przed zakończeniem roku budżetowego, były prezes w klubie zostaje. To nie jest prywatny klub. Gdyby to było tak, że tutaj siedzi czterech facetów i są właścicielami tego klubu, to umawiamy się dzisiaj wieczorem, że idziemy sobie do domu, zamykamy biznes, zawodników wpuszczamy, sprzedajemy, mówimy pracownikom wypad, bo tak możemy. Ale rozmawiamy o klubie miejskim, rozmawiamy o firmie, w której jest zaangażowane miasto, które wydaje ileś milionów rocznie. Mało tego, wybudował stadion za ponad 100 milionów złotych. I rozmawiamy o czymś, co nie powinno być tajemnicą. Dlaczego? To wszystko jest owiane jakąś tajemnicą. Prezes jest nieuchwytny, w klubie nie wiadomo, co się dzieje. Sytuacja jest jakaś dziwna. Nie rozmawiamy o prywatnym biznesie. Rozmawiamy o spółce, w której większościowym udziałowcem jest miasto. Dlaczego nie ma uczciwej, oficjalnej informacji o wszystkim, od początku do końca? Ja na przykład chciałbym się dowiedzieć, jak to się stało, że akurat ten pan, a nie inny został prezesem klubu. Znaczy, że ma jakieś wyjątkowe kompetencje, zdolności, umiejętności. Czy teraz przyszedł i dowiaduje się, no bo co to znaczy, że sprzątał stajnię Augiasza? No sorry, jak ja słyszę taki komunikat, to zadaję pytanie. Bo to by oznaczało, że ten prezes poprzedni, czyli Bogdan Kłys, no doprowadził do takiej sytuacji. To ja pytam, to gdzie był właściciel? Co, nie wiedzieli, co się dzieje? Nie było budżetu? Bogdan był przez tyle miesięcy, funkcjonował. Jak się dowiadujemy, nie miał wpływu specjalnie na decyzje transferowe, bo nie, on je podejmował. I dzisiaj nagle jest taki komunikat? No to co to w ogóle jest za komunikat? Co mają zrobić kibice? I to jest nasze wspólne dobro. Ten klub nie jest prywatnym dobrem jednego faceta.
Więc myślę, że nie tylko my, ale i mieszkańcy, i kibice mają prawo wiedzieć, co dzieje się z Podbeskidziem i jak to wygląda uczciwie, porządnie, przed otwartą kurtyną, a nie gdzieś jakieś zakulisowe rozmowy pod stołem. Co to w ogóle jest? No dobrze byłoby, żeby pan prezes wytłumaczył nam, po co przyszedł i co chce zrobić, bo to... Na razie nie ma oficjalnego komunikatu. No dobrze, no ale jak ktoś przychodzi, wypadałoby się przedstawić. Na razie no jest prezesem. Twierdzi, że ma natłok pracy. I nie mamy. Każdy ma natłok pracy, jak przychodzi do klubu. Słyszymy o dziurze budżetowej. No. Nie wiemy, czy to jest prawda, na ile jak duża ta dziura budżetowa jest. No, jak on w tym klub chce poprowadzić? Kiedyś się funkcjonowało trochę inaczej. Być może inaczej. Za kilka dni usłyszymy, dostaniemy oficjalne jakieś komunikaty. Kiedyś się funkcjonowało inaczej. Wiem, że przez 10 lat tam, podczas gdy ja byłem prezesem, no to mieliśmy jak gdyby zagwarantowane pieniądze dla piłkarzy. To było dobre rozwiązanie, nie było ani dnia opóźnienia, funkcjonowało to dobrze w postaci stypendiów. Kominów płacowych nie było, dzisiaj się mówi o dziurze budżetowej. Ja nie wiem, jaka jest sytuacja naprawdę i to, co przedmówcy tutaj mówią, rzeczywiście to jest wszystko jakoś owiane tajemnicą. Przecież ja też chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że ja odbyłem kilka rozmów, a może i kilkanaście w sumie, z władzami miasta na temat odkupienia udziałów. No i odnoszę wrażenie, że tam ambicji sportowych nie ma i decyzje były co chwilę zmieniane. Jeśli moja dyskusja była w miarę merytoryczna z prezydentem Klimaszewskim, to potem jednak po jakichś dłuższych konsultacjach okazywało się, że nagle zmiana jest opcji o 180%. Ja przyjeżdżałem specjalnie na te rozmowy z Białegostoku i byłem zbulwersowany tym. No najpierw ustalona była cena, a potem się okazało, że trzeba czekać, bo miasto na nowo musi zweryfikować ceny akcji Podbeskidzia. Oczywiście mój jakiś tam telefon po miesiącu powiedział, prace trwają, nic nie wiadomo i w dalszym ciągu nic nie wiadomo. Co się w tym klubie dzieje? Naprawdę, na jakim etapie jesteśmy? A sądzę, że kibice przy tym stanie funkcjonowaniu tego klubu w pierwszej lidze, przy tych wynikach i mimo tego utrzymanie takiej frekwencji, bo to chyba jedna z lepszych frekwencji w pierwszej lidze, to jest duży wyczyn. I to jest duży wyczyn ludzi, którzy pracują w marketingu. Jeśli teraz słyszę, że zaczynają się czystki od ludzi pracujących w marketingu, którzy tam na pewno niewiele zarabiają, to jest jakaś mała cząstka tych wszystkich, całego tego... wszystkich płac, które są w Podbeskidziu, no to dla mnie kolejna niezrozumiała. No byli panowie prezesami, znają panowie stawki. No. Tak, nie, no to no, jeśli cały to marketing tego... podejrzewa, że mniej niż jeden kontrakt jakiegoś. Nie wiem, ile osób marketing. A sądzę, że praca była znakomicie wykonana, bo tak jak mówię, frekwencja i to wszystko, co się wokół klubu działo, było o czym można było o wielu rzeczach przeczytać, dowiedzieć się, ale nie o zasadniczych sprawach. I to jest rzeczywiście niezrozumiałe, wszystko owiane tajemnicą. Panie Januszu? No cóż, ja bym przede wszystkim nie przywiązywał jakiejś większej wagi do komentarzy kibiców, dlatego że oni są w takiej samej sytuacji jak my. To znaczy nie wiedzą, co się dzieje w klubie. I tak naprawdę te komentarze są wyrazem jakichś emocji, które temu towarzyszą. Tak? I pod tym względem te ostatnie zmiany w Podbeskidziu, zmiana prezesa, teraz te zmiany personalne, zapowiedzi różnych zmian, to jest po prostu katastrofa pod takim względem informacyjnym. Tak? Mnóstwo wokół tego jakichś plotek, jakichś niedomówień fatalnie. Nie wiem, po co przyszedł pan prezes Przeradzki do klubu. Nikt tego nie wie. Obawiam się, że on też nie. I to jest najgorsze. W ogóle kłopot jest taki, bo teraz rozmowa o sprzedaży. Ktoś wczoraj mnie pytał, no ale może by ktoś kupił tę akcję. Przepraszam bardzo, ale co teraz jest do kupienia? Bo tak, klub jest w fatalnej miejscu w tabeli, sytuacja wokół klubu jest tragiczna, mówienie o tym, że jest dziura budżetowa, że brakuje tyle pieniędzy czy ileś tam, no to jeżeli teraz ktoś pyta, czy ktoś się znajdzie teraz, kto przyjdzie kupić akcję,
No, powiem tak. Może panie Wojtku teraz by trzeba wierzył w teorię biznesową, to jest. Wartość marketingowa klubu no w tej spadła. Chwili no, jest no, zdecydowanie spadła. Panowie, a może o to chodziło? Ale moje rozmowy były jeszcze w momencie, kiedy była szansa na awans. Ale ja tak jak mówię, po rozmowach odniosłem wrażenie, że tam nie chodzi o wynik sportowy, że tam ambicji sportowych nie ma. Chodzi o święty spokój i załatwienie jakichś, nie wiem, swoich być może personalnych spraw. No, także... znaczy to jest dramat, o czym pan mówi, bo klub sportowy bez ambicji i bez wymagań, tak? Bez ciągłego egzaminu, no nie ma sensu. To właśnie, to nie jest ani firma deweloperska, ani sklep z butami, tak? To jest fabryka emocji i jeżeli nie ma ambicji w tym wszystkim, to przestaje mieć jakikolwiek sens. Można wydawać miliony, dziesiątki milionów, nic z tego nie wyniknie. Tak jak tutaj siedzimy, tak sobie myślę, tak? Każdy z nas, jak tam przychodził, to miał swoje ambicje. I cały klub był ciągnięty przez te ambicje, przez oczekiwania. Okej. I wszyscy w klubie muszą chcieć awansować. I wszyscy w klubie muszą chcieć sukcesu. Tak? Od sprzątaczki po prezesa. No. Tak. A może po właściciela przede wszystkim. Team spirit, tak? Dobrze, to załóżmy, postawmy sobie dwa takie scenariusze. Jaka jest sytuacja w tabeli, wiemy. I pierwszy scenariusz, załóżmy, że Podbeskidzie utrzymuje się mimo tych perturbacji, które dotknęły klub, utrzymuje się w tym sezonie Fortuna pierwszej lidze. Co dalej? Może pan Marian. Dalej? Znaczy, co ja dalej z tym klubem? Po pierwsze, nie zakładałbym drugiego scenariusza. Moim zdaniem dla Podbeskidzia przyszłość istnieje tylko jedna. Podbeskidzie zostaje w pierwszej lidze. To oznacza, że mamy przed sobą teraz zimową przerwę, pracujemy nad tym i ten klub gra o utrzymanie w pierwszej lidze. I to jest pierwszy podstawowy element. Moim zdaniem każdy inny wariant, po pierwsze bym go nie rozpatrywał w ogóle, bo jeżeli ten kolejny wariant się zjawi, to znaczy jeżeli Podbeskidzie spadnie do drugiej, to ja sobie tego trochę nie wyobrażam, co dalej. Nie ma dzisiaj takiej sytuacji, że nie możemy grać o tą ligę i nie możemy jej utrzymać, tylko po pierwsze w końcu ktoś za ten klub musi wziąć odpowiedzialność. Odpowiedzialność na dzisiaj musi wziąć właściciel. I tego ja bym oczekiwał od właściciela, co więcej, domagałbym się tego w imieniu wszystkich i wszyscy powinniśmy to robić. Jasnej, uczciwej deklaracji i tego, po co to jest. Bo tak jak powiedział Janusz, gdybym ja wierzył w teorię spiskową, to zacząłbym sobie zadawać pytanie, dlaczego komuś zależy na tym, żeby zniszczyć ten klub. Przepraszam, bo to, co się dzieje, to są kroki do niszczenia tego klubu. Więc pytanie jest proste. Dlaczego komuś na tym zależy? Dlaczego tak się dzieje? Więc nie zakładajmy innego wariantu. Oczekujemy jasnej deklaracji. Gramy o to, żeby Podbeskidzie było w pierwszej lidze. To miasto zasługuje na to po tylu latach, kiedy mamy szkółki piłkarskie, kluby, szkolenie młodzieży. Jurek pewnie wie dużo więcej niż ja, bo ja po 20 latach to mogę wiedzieć dużo mniej. Zestarzałeś. I wiem, zestarzałem się, wiem dużo mniej. A ja mniej. Mamy dużo lepszą atmosferę, mamy dużo więcej zawodników, chociaż to jest jakieś dziwne, że ich nie widać, ale mamy dużo lepszą sytuację piłkarską, szkoleniową niż 20 lat temu, kiedy zaczynaliśmy, kiedy to wszystko się wchodziło, więc... Pytanie powinno być jasne. Co robimy i jakich dokumentów? I ja bym takiej deklaracji oczekiwał. Jeżeli prezes mówi, że nie ma, jeżeli prezes nic nie mówi, więc nie wiemy. No. Ale ja bym oczekiwał, że prezes wychodzi i mówi tak. Zrobię wszystko, że będziemy grać. Wiem to i to, mam taki plan i w ogóle znam się na tym. No i wtedy... A może dokonujemy zmian właśnie w strukturze właścicielskiej. To, co ostatnio się dzieje, to można odnieść wrażenie, że to jest działanie na szkodę spółki miejskiej. No bo to niezrozumiałe. Przede wszystkim chodzi o personalne decyzje i tak dalej. No nie mówi się o zawodnikach, kto chce odejść. Czy jest jakiś plan, czy jest jakaś strategia? Czy nie wiem, czy wiemy komu podziękujemy, czy wiemy, kto chce odejść? No... Dla mnie to jest niepojęte. Jeśli no ja też nie biorę takiego scenariusza pod uwagę, że Podbeskidzie spada, bo nawet z tą drużyną jesteśmy w stanie utrzymać tą pierwszą ligę, bo alternatywą to jest to, że klub przestaje funkcjonować, moim zdaniem. Ale musi być jakaś strategia, muszą być kompetentni ludzie do tego przyjęcia, a nie, że no, prezes mówi, że się nie zna, okazuje się, że musi zostawić pana Bogdana Kłysa
w klubie w innym charakterze, w charakterze dyrektora zarządzającego, no bo on nie jest kompetentny i ma niewiedzę w sprawach stricte sportowych. No to, to jest niepojęte. Więc tu oczekuję od właścicieli jasnej deklaracji. Jaka jest strategia klubu? Czy gramy młodzieżowcami, czy gramy swoimi chłopakami, czy nie wiem, czy dziękujemy armii zasiężnej, no bo tego nikt na razie nie wie. No. I to znaczy, jak będzie, tak będzie. Może się uda, może się nie uda. Na dwoje babka wróżyła. No. Januszu? Myślę, że niezależnie od scenariusza, który byśmy przyjęli, trzeba mówić o zmianie właściciela i o prywatyzacji klubu. Nie o wycofaniu się miasta, bo to nie jest takie proste. To jest spółka miejska z większościowym akcjonariatem miasta i to nie jest tak, że tutaj nagle z wtorku na środę ktoś podejmie decyzję, miasto się wycofa i nie będzie ponosić kosztów. Nie. To tak wyglądać nie będzie, ale uważam, że powinny nastąpić zmiany właścicielskie. Miasto powinno powoli wycofywać się z akcjonariatu, zachowując sobie pewien pakiet kontrolny. I to jest klucz na dłuższą metę do uzdrowienia sytuacji. Oczywiście to wymaga pozostania w pierwszej lidze. To bez dwóch zdań. Tak? Drugi scenariusz, ewentualny spadek, też nie chcę go rozpatrywać, ale tak, patrzę na Jurka Wolasa. Nadal istnieje stowarzyszenie TS pod Beskidzie. Prezes siedzi tu przy stole. Mamy prawo do herbu. Nawet jak się to wszystko rozsypie, to zaczynamy od nowa, prawda, tak. Jurku? No. A panie Jurku, pan, ten scenariusz pod Beskidzie zostaje w pierwszej lidze i co robimy dalej z tym klubem? Ja myślę, że pierwsze, tak jak powiedział pan Wojtek Borecki, jeżeli prezes nie określi jakichś kierunków, co robimy, kogo puszczamy, czy sprowadzamy zawodników w zamian za tych słabszych, jakie mamy finanse, czy gramy juniorami, albo więcej tych młodzieżowców. My jesteśmy w ogonie zresztą pro-junior system. Tak, jesteśmy poza premiami. Sprawdzałem to, pierwsza siódemka dostaje premię. Przecież pierwsze trzy miejsca są 1 100 000 300 500 000. To jest fura pieniędzy, prawda? W ogóle warunkiem jest, żeby nie spać, bo Wigry kiedyś miały premię, ale spadły, prawda? Jeżeli ten prezes się nie określa, jeżeli on się nie zna, że jego wiedza ogranicza się do tego, że piłka jest okrągła, a bramki są dwie, to jest trochę mało, żeby prowadzić klub pierwszoligowy. Nie da się. Mhm. Mi się wydaje jeszcze, że tutaj nawiązując do tych słów, które padają o zmianie właścicielskiej tutaj w klubie, mi się wydaje, że w Bielsku Białej nie ma jednej takiej osoby, tak mocnej osoby finansowo, która by ewentualnie dobrała kompetentnych ludzi. I moim zdaniem, że tu jest potrzebny inny kierunek. No ja tak przez pół roku byłem wiceprezesem Jagiellonii do spraw sportowych. Tam jest 8 współwłaścicieli. Ja nie ukrywam, że nawet w mieście ten wariant gdzieś tam przedstawiłem i był gdzieś tam rozważany. Moim zdaniem to jest pomysł na Podbeskidzie. Tu nie można mówić, tu jedna osoba w pojedynkę, nikt nic nie zrobi, nie zwojuje. Tu potrzeba grupy ludzi, którzy się zaangażują w tym całym sercem w to przedsięwzięcie, nie będą myśleli o pieniądzach, o zyskach, tylko zaangażują się w to i przy współudziale miasta, oczywiście zgadzam się, że przy współudziale miasta można coś tutaj porządnego stworzyć, ale nie na takiej zasadzie, że miasto dalej pakiet większościowy i miasto rządzi. Nikt się nie wierzy w żadnych tam inwestorów zagranicznych, nie wierzy w to. W te spółki, które się zawiązują miesiąc przed i nagle zgłaszają chęć przejęcia Podbeskidzie. W takie rzeczy nie wierzę. Więc cały czas moim pomysłem jest tak, ażeby układ właścicielski, nie wiem, mówię, 6 z 8, 10 podmiotów się składał i wtedy wspólnymi siłami stworzenie rady nadzorczej, nie musi być trzyosobowa rada, gdzie dwóch jest przedstawicieli z miasta. Jaki jest cel tej trzeciej osoby? Żaden. Ja z tego, z moich na pewno wiem, że trzecia osoba, czyli Edward Łukasz, współwłaściciel Podbeskidzia, czasami nie był nawet informowany o tym, jakie zapadały decyzje. O transferach dowiadywał się z gazet. No to jest niepojęte. I tak to nie może funkcjonować. To musi być grono ludzi zaangażowanych z jakimiś tam pieniędzmi, z pomysłami, z wiedzą. Każdy ma swoją wiedzę na ten temat, żeby można to było wykorzystać do stricte sportowych spraw. Panowie mnie uprzedzili, bo właśnie ten drugi scenariusz zakładał spadek. I teraz
są takie kluby, i to bardzo istotne w historii polskiej piłki, typu Widzew, typu Ruch Chorzów, typu Polonia Warszawa, które spadały, Lechia Gdańsk, spadały i później to było takie oczyszczenie. Tak naprawdę te kluby się oczyściły z różnego rodzaju splotów i dzisiaj Ruch gra w Ekstraklasie. Sytuacja akurat z Wisłą jest, Kraków jest troszkę trudniejsza, ale Widzew znowu wraca do Ekstraklasy po takim katarzys. Czy na przykład ten jeden szczebel niżej, czy to nie byłby taki skok, powiedzmy dwa kroki w tył, żeby zrobić jeden do przodu? Nie. Nie. Dla mnie nie. Żaden z tych klubów, o których pan mówi, nie jest klubem miejskim. To jest nieporównywalna sytuacja. Ale były tak, były też dotowane właśnie. Który klub w Polsce nie jest dotowany? Tak? Większościowo. Ale żaden z tych klubów nie był zarządzany przez miasto. Poza tym to kluby z wielkimi tradycjami również kibicowskimi. My jesteśmy na razie na innym etapie, na innym etapie rozwoju jest ten klub. Więc nie uważam, żeby spadek był dobrym pomysłem. Jedynym dobrym pomysłem jest utrzymanie pierwszej ligi. I chcę jeszcze od siebie dodać, tak? Tutaj dwa lata temu, czy tam trzy lata temu się pojawił dyrektor Piworowicz, dyrektor sportowy Piworowicz. Tak. Powiedziano mu, że ma trzy lata spokoju, nie musi walczyć o awans. To bzdura jest. Taki klub jak Podbeskidzie, jak tylko się w tym roku utrzyma, to w przyszłym roku będzie musiał budować drużynę z myślą o tym, żeby walczyć o awans. To jest klub, który ma walczyć o awans. I tylko wtedy taki poziom ambicji, że chcemy awansować, spowoduje, że ten klub będzie żył, że będą wokół niego emocje, że będą tysiące ludzi przychodzić na mecz. To nie jest klub, który może być spokojnym miejscem pracy dla kogokolwiek. No, awans do Ekstraklasy, wiadomo, wiąże się też z pewnymi korzyściami finansowymi, typu pieniądze choćby z praw do transmisji. Ale ja czytałem ostatnio całkiem ciekawy felieton Michała Treli, który jest związany, dziennikarzem, który jest związany tutaj z Podbeskidziem dosyć mocno emocjonalnie. I on tam podał taką tezę, że Podbeskidzie mogłoby być bardzo dobrym miejscem, taką trampoliną dla zawodników, którzy są młodzi, utalentowani, mogłoby stworzyć na bazie tego miasta, po prostu mogłoby być miejscem, które byłoby odskocznią do lepszych zespołów, które są bliżej na Śląsku, czy tudzież Warszawa, Poznań. I czy panowie się zgadzają z taką wizją, że można by było zbudować silny pierwszoligowy klub oparty na wychowankach, odsprzedawać ich i potem dopiero za jakiś czas próbować awansować spokojnie sobie do Ekstraklasy. Pomysł Treli w ogóle był troszkę inny, przepraszam, bo tak, on w tym felietonie, pozdrawiamy zresztą, tak, pana Michała, napisał, że Podbeskidzie jakby powinno ten zaakceptować swoje miejsce w szeregu, zostać już w tej pierwszej lidze, tak, i po prostu sprzedawać co lepsze, jak się żyć ze sprzedaży zawodników, tak. No i tutaj się z nim głęboko nie zgadzam. Prawda? Bielsko-Biała nie jest gorsze niż Zabrze, Kielce czy to, czym to w ogóle mówimy, to. Jeśli nie będzie ambicji sportowych, to stoimy w miejscu, to się cofamy. To mi trochę przypomina niestety czas odległy. Bo jak zaczynaliśmy, przypominam, od C-klasy w 95 roku i jak pchaliśmy się do góry, to na Śląsku uważano nas i klub z Bielska za kopciuszka. I często słyszałem, że w ogóle to śląska piłka, wy gdzie się płacie i że na pewno nie zrobicie kolejnego kroku i kolejnego awansu. No to się udało zrobić, ale też chcę powiedzieć, że jak ktoś sobie wyobraża, że można zaczynać od nowa i budować, to ja mogę mu opowiedzieć historię tych lat, zanim wróciliśmy na salony piłkarskie, to po pierwsze. Po drugie, oczywiście, że trzeba zmienić funkcjonowanie czy perspektywę budowania tego klubu. I znów wrócę do historii. Może ktoś powie, że to tylko moje jakieś tam myślenie sobie o przyszłości, ale klub, którym robiliśmy awanse i którym graliśmy, to był klub, który był głównie oparty na zawodnikach z regionu. My ich wyszukiwaliśmy, my
ich szkoliliśmy, bo jakbym dzisiaj zaczął wymieniać, ilu zawodników z SMS-u poszło, takich, którzy grają w lidze, których znamy, a ilu tutaj wszystkich dookoła, którzy się znajdowali na boiskach, gdzieś tam w różnych B-klasach, A-klasach, okręgówkach później, jak byliśmy wyżej, to był nasz klub, naszego regionu, naszych młodych chłopaków, którzy wchodzili i w lidze przecierali ze zdumienia, oglądając, nie wiem, Moskałę Sokołowskiego, Bujoka. Mógłbym wymieniać tu przez następne 15 minut Sikora. Tych zawodników, Sikorę. Nie wiem dlaczego poszliśmy w kierunku takim, że szukamy gdzieś tam w świecie, przepraszam bardzo, w ogóle poza Polską. My musimy wrócić do tego, co jest sensem sportu. No, Marian, ja niestety wiem dlaczego i myślę, że każdy z nas, jak tu siedzi, to wie dlaczego. No tak? Dlatego, że teraz 15-latek ma menedżera, który wyznacza kierunek jego kariery i ma absolutnie w nosie to, czy jest z tego regionu, czy z innego regionu. To jest powód pierwszy. I tak nie było w twoich czasach i to jest pewne. Tak? Można było znaleźć w drugiej czy trzeciej lidze perełki. Teraz oni już dawno są... podpisanie przez jakiegoś menedżera z Gdyni albo z jakiegoś innego miasta. Tak? I drugi powód, piłkarze zagraniczni są w tej chwili, tak się ukształtował rynek, piłkarze zagraniczni są tańsi na tym poziomie niż krajowi. I obie te rzeczy mogą nas irytować, mogą nas wkurzać, ale to jest rzeczywistość, w której dzisiaj funkcjonuje polska piłka. I to nie jest przypadłość Podbeskidzia. Zobaczcie, na inne kluby jest dokładnie tak samo. Mamy też, jest BBTS, mamy szkołę mistrzostwa sportowego. Wciąż jednak w okolicznych klubach mamy mnóstwo młodych zawodników. Przepraszam bardzo, ale jak porównuję i myślę sobie o tym, jak biega 37 czy 8-latek po naszym boisku i biega 19-latek z Andrychowa czy skądś tam, to nadal uważam, że można tych chłopaków znaleźć. To raz. Po drugie, jeżeli chcemy budować ambicje i budować zaplecze wokół klubu, a tych zawodników po tylu latach jest mnóstwo w tym mieście, w okolicy, no to tu jest ogromny potencjał. My chcemy tej piłki i jest mnóstwo świetnych gości. Są prywatne szkółki, są trenerzy, którzy prowadzą swoje szkoły. Jest tego mnóstwo. Pytanie jest takie, czego my chcemy? Czy chcemy zbudować taki klub i na bazie tego klubu, trochę jednak patriotyzmu lokalnego, nawet jak są ci menadżerowie, jechać dalej, no to okej. Czy możemy się zatrzymać i powiedzieć sobie, ja pamiętam dokładnie te kluby, z którymi graliśmy w trzeciej lidze czy w drugiej, jeszcze wtedy, o których ty powiedziałeś, mówiąc, że Michał Trela tak pisał. Ja pamiętam, jak to było. Gramy cały tam ze Śląska, było pełno takich klubów. Gramy sobie w środku, zawsze sobie będziemy grać w środku. No co to w ogóle jest za ambicja sportowa? To nie ma żadnej ambicji sportowej. Bez ambicji nie ma w ogóle piłki, nie ma grania. Nie, ale jest potencjał zawodniczy też w tych niższych ligach. Ja nie mówię, że znalazłoby się, nie wiem, połowę drużyny, ale kilku chłopaków z najbliższej okolicy zawsze się trafiało. Ja nawet teraz obserwując, jeżdżąc na mecze nawet drugiego Podbeskidzia, gdzieś tam nawet przyuważyłem jednego chłopaka, to była chyba drużyna Puńcowa, czy już może pomyliłem nazwę, nieważne. Ale zadzwoniłem zaraz do Marka Sokolskiego, mówię, Marek, tam w tej czwartej lidze jest taki chłopak, mówię, zainteresuj się tym chłopakiem. To trzeba taki rynek penetrować. Jeśli to by było uzupełnienie składu, jeśli by oni dostali szansę, to oczywiście. Ale dzisiaj też troszkę w myśl tego, co pan zadał pytanie, trzeba, no każdy klub musi o swój interes dbać. Wiadomo, że dzisiaj z tych młodych chłopaków bardzo ciężko utrzymać, bo który tylko dobrze gdzieś tam nie zagra w jednym, pokaże się z dobrej strony, już go nie ma, już jest menadżer, już ma oferty i tak dalej, i tak dalej. I to za niewielkie pieniądze wtedy zmienia barwy klubowe. Ale no do tego to jest potrzebna taka ogólna strategia klubu. Tak? My o tym nie słyszymy. Albo może po trosze słyszałem, że ma się zmienić, że mamy tu więcej naszych chłopaków ściągać, a kończy się jak zwykle, zjeżdża Szrot z zagranicy i takie są i efekty. Nawet nie gra. No i nawet nie gra. I płaci się olbrzymie pieniądze, olbrzymie odprawy, olbrzymie kwoty menedżerom. I z tego efekt taki, jaki jest widoczny. Brak kontroli nad wszystkim, co się dzieje. Moim zdaniem praca niekompetentnych ludzi doprowadza do takich sytuacji. Jeżeli chodzi o tych wychowanków, którzy tutaj są, to ja też twierdzę, że tutaj nie brakuje wcale talentów piłkarskich, jak tam niektórzy sądzą, bo są piłkarze, którym na pewno nie brakowało umiejętności. Oni dzisiaj grają w Ekstraklasie, a grali w Podbeskidziu i nie wiem, czy zostali skreśleni Sebastian Madejski czy Mateusz Kupczak. Przecież oni grają w Ekstraklasie dzisiaj, a grali wcześniej w Podbeskidziu.
I teraz pytanie do pana Jurka. Co robić, żeby właśnie jak chronić takich chłopców, jeżeli oni są szkoleni w BBDS-ie, jak ich prowadzić, żeby oni faktycznie się tak związali, tak scalili z tym regionem, z tym miejscem, jak kiedyś w Idole, jak Marek Sokołowski, Adrian Sikora? Ja powiem tak, warunkiem wstępnym to jest baza. W Bielsku nie ma kompletnie bazy. Ja jestem bielszczaninem od 70 lat i tu się nic nie buduje. Mówię o boiskach. Górka była, jak ja przyszedłem do klubu, to górka była po pas trawy i butelki. To było wszystko. Jeżeli prezydent miasta wyznacza nam cenę za boisko BBTS-owi, dzieciom i młodzieży, to jest nasze społeczne pieniądze są wyłożone na budowę tych boisk. 160 zł za jeden trening, 300 zł za trening przy oświetleniu, czyli teraz po południu. Wyciągnęliśmy cenniki ze śląskich miast. Tychy nie mają cennika. Wiecie dlaczego? Bo grają za darmo. Nie ma cennika w Tychach, tylko jest zgłaszanie do Miejskiego Ośrodka Sportu, że chcemy boisko i dają im boisko w określonych godzinach. W Sosnowcu 120 zł kosztuje abonament, klub płaci abonament i gra na każdym boisku, które jest dostępne, cały klub. W Katowice 10 zł, my 160 zł. My z BBTS-u wypłaciliśmy w tym roku do listopada, do końca listopada 180 tysięcy za górkę. 180 tysięcy. A wiesz, ile nam dał prezydent dotacji? 85 tysięcy. Jak można szkolić młodzież, jeżeli miasto łupi z nich tyle pieniędzy? Można 60 tysięcy nas kosztowały w tym roku sami sędziowie kosztowali. Na dzisiaj TS nam 7 miesięcy zalega za szkolenie młodzieży. Pieniądze śmieszne. Nikt chyba w pierwszej lidze nie płaci za szkolenie młodzieży. Za darmo ich przekazujemy. My ich kupujemy, bo w tej chwili się już płaci za łebków, prawda, do szkoły. 21 tysięcy. Oni 7 miesięcy nie płacą. Jak mamy to utrzymać? Za Kostorza kilka lat płacili ekwiwalent, który się należy z umowy. Niezrozumiała sytuacja, że po dziś dzień po Beskidzie nie potrafiło się dogadać odnośnie wymogu licencyjnego, który jest w postaci tych akademii piłkarskich. To gdzieś próbowano poprzez rekord, to poprzez BBTS. Dalej ta sytuacja nie jest unormowana. To już powinno być dawno zaklepane. Najlepszym rozwiązaniem jest... Najlepiej rozwiązaniem jest powiązanie się z tym podmiotem, który no, jest najbliższy współpracy. Nie na zasadzie... Nie jest to dobra droga. Niezrozumiałych płatności, ale na zasadzie po prostu raz zrobienie porządku z tym tematem, bo ten temat się będzie pojawiał, czy to będzie pierwsza liga, czy będzie ekstraklasa, on się ten temat zawsze będzie pojawiał, bo to jest wymóg licencyjny. Do tej pory była mowa o hiszpańskich. No była, no, podpisano. Nie wracajmy do kabaretu. Tak, gminy, nie? No, ale to są wydarzenia kabaretowe rzeczywiście. No, to jeszcze, inaczej nie jeszcze można tego określić. Góralska orkiestra to po prostu taka wisienka na torcie. Tak? Po prostu dalej problem jest. W Cygańskim Lesie mamy klub, który zdrowo funkcjonuje. I to jest kolejny przykład na to, że klub może mniejszy niż te kluby topowe w Polsce, ale jednak sobie radzi bardzo dobrze. Dzisiaj się bije o drugą ligę i przygotowuje się już do tej drugiej ligi, bo sytuacja w tabeli jest taka, że no, oby się rekordowi udało. W zeszłym roku mistrz Polski był klubem prywatnym, wicemistrz Polski był klubem prywatnym, trzeci zespół rozgrywek był klubem prywatnym. Czyli najprostszą drogą do tego, żeby uzdrowić sytuację, jeszcze raz to powiem, jest prywatyzacja, częściowa prywatyzacja tego klubu. Znaczy, to ja się wtrącę, znaczy to nie jest tak, że prywatyzacja gwarantuje sukces. Właśnie chciałem powiedzieć, bo Korona Kielce kiedyś też sprzedała część swoich udziałów i potem miasto musiało ratować. Tak? I teraz... I jeszcze może tyle dodam, tak? Doskonale znamy też
mechanizmy finansowania piłki nożnej w Polsce. To, że klub jest prywatny, wcale nie oznacza, że nie dostaje dużych pieniędzy od miasta czy od Skarbu Państwa. Tak, jasne, że tak. To można tu... Tylko, że inaczej się, inna jest troska jest, ludzi w prywatnym... To jest prywatnym... kwestia zarządzania tak, niż tak. finansowania. Tak. Tu można to zrobić tak, jak już była mowa o tym, że miasto moim zdaniem nie powinno być zupełnie poza, ale... ale może pełnić inną rolę i tych podmiotów prywatnych, o czym mówił Wojtek, powinno być więcej. Stworzy się wtedy zdrowy, dobry organizm. Zresztą kiedyś, jak wcześniej, jeszcze jak Janusz prowadził klub, to taki kierunek szedł i tak to szło w tym kierunku, żeby to nie było to klub miejski stricte, tylko no, miasto musi być zaangażowane, bo to wiadomo. Ale można to tak zrobić i to jest jakaś droga. No, w tym kierunku trzeba pójść, tylko... Nie wiem, od kiedy funkcjonuje uchwała Rady Miejskiej o sprzedaży akcji? Od... No ale to są pozory, tylko stwarzane pozory. To jest tylko gadka taka, która nie ma pokrycia w realiach, które są, nie wiem, które są do zrealizowania. No, to od 2019 roku jest upoważnienie uchwałą Rady Miejskiej do prywatyzacji klubu dla prezydenta miasta. Od 2019 roku, to macie odpowiedź. No, ktoś to musi rzeczywiście potrząsnąć i zweryfikować to naprawdę. No, jeśli nie będę mówił o konkretnych kwotach, ale kiedy 20% akcji Podbeskidzia jest wycenione tyle samo, ile cała Wisła Kraków była wyceniona, no to jakieś jest nieporozumienie. No i co? I udział, zaszczytem jest wtedy udział w Radzie Nadzorczej, gdzie miasto i tak ma przewagę, no to przecież altruistów nie ma. No. Ja myślę, że gdzieś każdy ma jakiś, może mieć swój cel, ale miasto przede wszystkim musi zmienić politykę i musi rzeczywiście wykazać tym, że chce. Przecież to nie jest problem, żeby komuś zaproponować, nie wiem, 4% akcji, 5% akcji, 10% akcji, ale niech to ludzie... Wiadomo, że tak powiem, w grupie siła. No, jeśli każdy dołoży, jeśli każdy gdzieś tam pociągnie za sobą jeszcze kogoś, no, można naprawdę ciekawe rozwiązanie stworzyć, bo kiedy miasto jest tylko największym własnościowym udziałowcem, ja nie znam przypadku, jaki klub dobrze funkcjonuje. Trudno znaleźć taki przypadek. To jeszcze takie dwa ostatnie pytania. Pierwsze... No są panowie ludźmi, jak każdy popełniamy błędy, odnosimy sukcesy. Jakbym tak po kolei krótko zapytał każdego z was, co było waszym największym sukcesem w czasie prezesury i waszą porażką, to co byście wskazali, panie Jurku? Moim największym sukcesem było wyprowadzenie tego klubu z problemów finansowych. No i byliśmy o krok od ekstraklasy i to dwukrotnie. Raz żeśmy ją ugrali na boisku, no to mieliśmy minus 6 punktów, a drugi raz przegraliśmy, czy nie wygraliśmy już, nie pamiętam, na Jastrzębiu i z Katowicami, które były na ogonie tabeli. To były mecze, których nam brakło. Wszystko to uważam, no, jak nie najlepszy, to jeden z najlepszych trenerów w historii tego klubu był Marcin Brosz, trener na dorobku i on to wtedy umiał złapać wszystko i to funkcjonowało, bo sukces się rodzi w szatni. On tą szatnię umiał utrzymać i pokierować. Porażka? Nie było. Chyba dużo... Nie, no było. Chyba za dużo zdrowia i nerwów. To chyba była cena bardzo wysoka. Ja w pewnym momencie prosiłem Janusza, żeby to przejął, ponieważ miałem firmy i ja potrafiłem jechać na mecz do Gdańska, wracać w nocy, iść do pracy i w południe znowu byłem w klubie, bo w klubie no, nie byłem na etacie. Ja pracowałem społecznie w tej pierwszej lidze cały czas. Grupa ludzi była bardzo mała wtedy. Był pan takim typowym pasjonatem? No, ja żyłem dla piłki, a nie z piłki, a różnie to później bywało też. Panie Marianie? Sukces i porażka? No, sukces to, kiedy w 96 roku, czyli rok po istnieniu klubu, zwariowaliśmy w Komorowicach i wymyśliliśmy sobie, że skoro jedynym klubem, który był wtedy w drugiej lidze, nie było ekstraklasy, było tylko pierwsza i druga. Marzeniem jest takie, żeby w końcu dotrzeć do drugiej ligi. Wojtek to pamięta, jak rozmawialiśmy jeszcze tam na tym boisku i mówiliśmy sobie o jakichś planach, kiedy ściągałem Grześka Więzika i innych zawodników, no to mnóstwo ludzi w Bielsku klupało się w głowę i mówiło, że Antonik zwariował. I Antonik rzeczywiście zwariował i to jest ta moja porażka, że Antonik zwariował.
bo rzeczywiście zrobiliśmy awans w 2002 roku, ale ja okupiłem to ogromnymi stratami, ogromnymi, bo tak naprawdę nie powinniśmy go robić. Gdyby patrzeć tak logicznie, stricte ekonomicznie i tabelkami, to nasza sytuacja finansowa była bardzo trudna. Przypominam, że to było przejście w momencie, kiedy był też kryzys 2001-2002, część firm się wycofała. To nie było poukładane. To na pewno była moja porażka, która zaowocowała też tym, że wszyscy awansowali, ludzie się cieszyli na stadionie. Ja się mniej cieszyłem, aczkolwiek cieszyliśmy się, jasne, ale później potrzebowałem kilku lat, żeby sobie na spokojnie, nawet wielu lat, żeby wrócić na ten stadion, tak na spokojnie i rzec to. Ale mogę powiedzieć, że tyle emocji przez te 7 lat, które my przeżyliśmy, no, ja mogę powiedzieć, że moim sukcesem było to, że nigdy nie grałem o utrzymanie. W życiu w ogóle nigdy nie grałem o utrzymanie. My nigdy nie. Ja grałem. W tym sporcie nie, jeńców się nie bierze po prostu. My nigdy nie graliśmy o utrzymanie. Raczej było tak, że to Wojtek też będzie pamiętał, że pamiętam w tych niższych klasach rozgrywkowych, kiedy drużyny z miejsca przychodziły i mówiły: no wiecie panowie, no ale 4-0, 5-0, no nie przesadzajcie, nie? To była cudowna przygoda. Sukces? Osiągnęliśmy go, awansowaliśmy, pokazaliśmy na szczebel centralny, że w Bielsku się da. Że w Bielsku się da. No i, no i 21 lat na tym szczeblu Podbeskidzie jest. Tak. Po 19 latach niebytności na szczeblu centralnym tutaj wspólnie, ja byłem wtedy przez 5 lat trenerem, to pamiętam, od 5 ligi do 2 ligi, czyli obecna pierwsza liga. Wspólnie nasza droga była, to były wspaniałe czasy, ale też i trudne czasy. Natomiast no, jeśli chodzi o tu warunki ekstraklasowe, no to mój pierwszy rok pracy w Podbeskidziu to jest taki, no, z Czesiem Michniewiczem my nazywaliśmy to, że zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, bo tak jak powiedziałem wcześniej, że pomimo 9 punktów straty do bezpiecznego miejsca, ostatnim meczem udało się nam zagwarantować. Pamiętam również pana Okrzesika na tym meczu w Łodzi. Tego meczu to ja do końca życia nie zapomnę, ale to było to coś niebywałego się wtedy wydarzyło. No i wtedy utrzymaliśmy się, choć nas już wszyscy skreślili, spisali na straty, a nam jednak to się udało. No. A jeśli pan pyta o porażki, no na pewno były trudne chwile, ale taką swoją prywatną porażkę to traktuję w kategoriach takich, że może za wcześnie się poddałem i zrezygnowałem po 3 latach pracy, zrezygnowałem z funkcji prezesa Podbeskidzia. Trochę to było niepotrzebne. Po pół roku zacząłem tęsknić za tym wszystkim i tak to się skończyło. Bo już jak człowiek połknie bakcyla takiego piłkarskiego, to ma się w sobie do końca go. No i dlatego stąd moje niezadowolenie i stąd moja tutaj też obecność przy tym stole z kompetentnymi ludźmi, którzy wiedzą o futbolu i o Podbeskidziu wiele. Panie Januszu. Sukces. Coś nieoczywistego powiem. Bo może naturalnie było powiedzieć, że awans do ekstraklasy, półfinał Pucharu Polski, to są te sukcesy sportowe, tak? Ale powiem, że jeszcze wcześniej za sukces swój osobisty uważam to, że udało mi się przyłożyć rękę, tak, do tego, żeby wyciągnąć Podbeskidzie z tego korupcyjnego bagienka, w którym cała polska piłka wtedy była i Podbeskidzie nie ucierpiała na tym za bardzo, tak? Jakieś tam straty ponieśliśmy i to Jurek też wie, tak? ale udało się w miarę z tego wyjść z twarzą i bez strat własnych. Natomiast sportowo oczywiście awans do ekstraklasy i półfinał Pucharu Polski. I mam nadzieję, że kiedyś się powtórzy taki sezon. Porażka? No bo trochę chyba miałem co innego powiedzieć, ale chyba się dołączę do pana Wojciecha. Mianowicie, bo ja zaufałem niewłaściwym ludziom na koniec. Już pomijam nazwiska tak ludzi, na których się zawiodłem, bo to są ludzie, którzy w dużej mierze też są zasłużeni dla Podbeskidzia i dużo dla niego zrobili, więc nie będziemy do tego wracać. Ale być może powinienem wtedy wykazać grubszą skórę i też jeszcze jakiś czas w klubie pozostać, tak żeby skonsumować ten sukces, tak, żeby zobaczyć i dotknąć efektów tych sukcesów. Tak. Również no, do sukcesów niewątpliwie bym wtedy zaliczył tak założenie spółki akcyjnej.
i ściągnięcie pierwszego prywatnego akcjonariusza do klubu, którym był Murapol. Tak, tak to się zaczynało i to był pierwszy akcjonariusz w TS Podbeskidzie, bo oczywiście we wcześniejszych formach spółki już byli akcjonariusze prywatni. Tak? No i może wtedy powinienem wykazać grubszą skórę i zostać jeszcze jakiś czas, żeby to poukładać. I ostatnie pytanie. Nadchodzą święta Bożego Narodzenia, czas niewątpliwie bardzo rodzinny, ciepły. Czego panowie, jako byli prezesi, chcieliby życzyć pierwszej rodzinie Podbeskidzia i szerzej całej sportowej rodzinie Bielska-Białej? Zacznij. Okay. Dobrze, pan Mario. No niech będzie. Jestem na A w końcu. No. Ja bym chciał przyjść na pierwszy mecz Podbeskidzia w nowym sezonie w rundzie wiosennej, siąść na stadionie i cieszyć się razem z kibicami, że gra na placu zespół, klub jest poukładany, a my wierzymy i widzimy sens w tym, co tam się dzieje. To jest życzenie dla mnie i dla wszystkich kibiców Podbeskidzie, że tam się spotkamy za niedługo. No i będziemy nie tylko, że wierzyć, ale będziemy widzieć, że jest nadzieja i będzie okej. Okay. Panie Wojtku? No cóż, ja myślę, że tak jak już powiedziałem, ta miłość do Podbeskidzia pozostała i to bardzo mi leży na sercu. I ja na pewno będę, obojętnie jak Podbeskidzie by nie grało, jakie wyniki by osiągało, ja będę na tych spotkaniach, ale ja też życzyłbym kibicom, żeby wierzyli, że ten klub się odrodzi i żeby byli z tym klubem na dobre i na złe. Panie Januszu? To ja nietypowo. Ja życzę prezesowi nowemu, żeby jak najszybciej zorientował się, o co chodzi i żeby za parę lat, jak jeszcze będziemy w stanie usiąść z nim razem przy stole, żebyśmy mogli taki program nakręcać z byłym prezesem Przeradzkim i zapytać go też o sukcesy, a nie wyłącznie o porażki. I życzę mu, żeby nigdy się nie zgadzał na funkcję likwidatora tego klubu, formalnie czy umownie, bo mu ludzie tego w mieście nie zapomną. Ja bym życzył tym, którzy odpowiadają za ten klub, począwszy od miasta poprzez Radę Nadzorczą i cały zarząd klubu, żeby ci ludzie się w końcu opamiętali, krótko mówiąc, i wzięli się do solidnej pracy i musimy uratować ten klub, nie ma wyjścia. No to dobrze, dziękuję panu bardzo za to spotkanie. Panu życzę oczywiście wesołych świąt, a wszystkim, którzy nas oglądają, również życzymy wesołych świąt, wszystkiego dobrego w nowym roku. Całej bielskiej społeczności sportowej sukcesów, bo są ku temu powody. Mamy dobrze prosperujący rekord, dobrze grają siatkarki, dobrze idzie ping-pongistom, koszykarze też są w gazie. Życzymy tego samego gazu także Podbeskidziu i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli pan Jerzy Wolas, pan Marian Antonik, pan Wojciech Borecki i pan Janusz Okrzesik. A ja nazywam się Tomek Sowa i chciałem państwu bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować. Dziękujemy. Dziękujemy.